Jesteś po dystansie 214 km z Poznania prawie do Grudziądza. Dlaczego? Dlaczego postanowiłeś taki dystans przebiec i dla kogo? Zaczęło się wszystko w listopadzie zeszłego roku, gdy Fundacja Polskich Wartości zorganizowała akcję zbierania słodyczy do paczek dla kresowiaków. Wtedy sobie wymyśliłem i dałem na Facebooku informację, że zbieram czekoladę do tej akcji i za każdą czekoladę przebiegnę 250 metrów. Ludzi było tak dużo chętnych do podarowania czekolady, że zabraliśmy prawie 900 sztuk, z czego wyszło po przeliczeniu 214 km. I dwa słowa o trasie, bo jak już wspomniałem, Poznań-Grudziądz, były jakieś niespodzianki na trasie, jakieś trudności? Nie wiem, biegłeś bez przerwy, czy robiłeś sobie jakieś przerwy? To znaczy tak, trasę sobie zaplanowałem specjalnie z miasta gdzieś jakiegoś dalekiego, żeby wrócić do domu, a nie robić pętle. Trudności. No trudności było dużo, bo tutaj głowę trzeba mieć tak nastawioną do biegania, żeby wytrzymać niedogodności gdzieś w lesie, w miastach. Biegłeś bez przerwy, czy jakieś postoje miałeś? Zrobiłem tak, że zaplanowałem sobie w kilku miejscowościach przerwy na nocleg. Chciałem początkowo zrobić to w ciągu 2 dni, nie udało się. Zrobiłem więc postój na nocleg w Gnieźnie i w Inowrocławiu, czyli pierwszego dnia przebiegłem dystans 62 km, drugiego dnia 63 km i trzeciego dnia 89 km. Nie wiem, nagłaśniałeś tą akcję, ludzie po drodze, nie wiem, czy po prostu biegłeś zupełnie samotnie? Nie, specjalnie zrobiłem to samotnie, specjalnie nikomu nie mówiłem wcześniej, była tylko grupa zaufanych osób, które wiedziały o tym, że wyruszam, żeby po prostu ktoś miał nad tym kontrolę zdalnie. Nie mówiłem nikomu, ponieważ nie chciałem zapeszyć, że powiem, że no ruszam w trasie, chcę podziękować za te zabrane czekolady, przebiegnę 214 km, a powiedzmy, nie wiem, po 20, 30, 50 km coś pójdzie nie tak i będę musiał zrezygnować i wtedy no ludzie pomyśleliby, że robię to może, nie wiem, dla zabawy. Postanowiłem, że wyruszam. Jak dotrę, to poinformuję. Przygotowania były do tego biegu? Tak, przygotowywałem się tak naprawdę od stycznia. Ostatni miesiąc, czyli maj, był takim kluczowym okresem, gdzie trenowałem najwięcej. No i ostatni tydzień odpoczynek i w drogę. I na koniec zapytam, 214 km za tobą. Czy czujesz teraz po tym wszystkim jakąś wewnętrzną satysfakcję, że się udało, że no przełamałeś pewnie jakąś barierę swoją? Tak, przełamałem chyba wszystkie bariery swojego umysłu, ciała. Satysfakcję czuję, bo wiem, że kolejne akcje, które będziemy organizować, ludzie przyjmą pewnie z większym entuzjazmem, bo będą wiedzieli, że jeżeli coś organizujemy i coś ja chcę za to zrobić, to ludzie będą jeszcze chętniej pomagać dzieciakom z kresów. Rozumiem, że jakiś większy limit sobie stawiasz, nie wiem, 250 km, 300 km? Myślę, że teraz to aż będzie trochę strach dziękować kilometrami, bo wiem, że już się niektórzy szykują, że jeżeli będziemy zbierać słodycze, to na pewno będą chcieli podarować jeszcze więcej, także muszę to 2 razy przemyśleć, żeby no nie przesadzić, żeby dać radę później podziękować biegając.